Coś więcej niż walka 4, to było fantastyczne spotkanie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tego krótkiego spotu z Coś więcej niż walka 4. Zostałem tutaj zaproszony, ponieważ z jednej strony jestem trenerem sportu walki od wielu lat, dziecka zajmuję się tym. A z drugiej strony jestem liderem chrześcijańskim, prowadzę projekt 12 kamieni i społeczność miasto. W chwili obecnej szkoła, którą prowadzę, którą reprezentuję, idzie w kierunku wszechstylowej walki wręcz. Głównie w kierunku takiej walki opartej o trening stójki. Tworzymy dzięki temu autorski program, w którym możemy w nowoczesny sposób możemy tworzyć coś własnego i coś, co przynosi wymierne efekty, coś, co jest skuteczne. Otwieram i teraz mogę wejść. Raz. Witam serdecznie, nazywam się Przemysław Wieczorek. Jeśli chodzi o paratekwondo, jest to dyscyplina paraolimpijska. My jako zawodnicy nie kopiemy się w głowę, to jest podstawowa zasada. To jest w ogóle koreański sport walki. Jeździmy na zawody, co roku mamy wyjazdy, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. W 2013 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w zawodach i tak cyklicznie co roku wjeżdżamy na zawody. Wjeżdżamy na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy. Pozdrawiam serdecznie, a jestem tutaj dlatego, że wierzę w Jezusa, Jezus Chrystus zmienił moje życie. Jestem osobą nawróconą od roku i chciałbym o tym opowiedzieć. Witam, nazywam się Maciej. Od wielu lat zajmuję się Aikido, jest ono jedną z moich pasji, ale jeszcze większą pasją dla mnie jest Pan Bóg i też w dniu dzisiejszym będę miał tą przyjemność, aby móc powiedzieć troszeczkę o Bogu, troszeczkę powiedzieć też będziemy mogli na dzisiejszej imprezie coś więcej na temat tego, że i Bóg, i każda pasja, można je połączyć ze sobą i stworzyć coś wspaniałego. Dużo osób myśli, że to jest taniec i tak dalej. Przychodzą ludzie, to nie jest brutalne. A chyba to jest tylko walka nie odbyć, tak? Uczymy się, tak jak tutaj dzisiaj mówimy o Bogu, wierzę, na dojo jest podobna zasada, tak? Uczymy się miłości, szacunku do ludzi, którzy przychodzą. No teraz tym razem takie troszeczkę wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie. Treningi poszły bardzo dobrze. Wylaliśmy trochę potu razem i to był naprawdę świetny czas. Świetnie było mi też mówić. Czułem, że atmosfera jest taka, że jest pomiędzy nami jakaś taka relacja, że słowa, które mówię, wypowiadam, że trafiają do serc i że mamy taką, potrafiliśmy nawiązać taką płaszczyznę porozumienia. Próbujemy w dalszym ciągu pokazywać, że można być i chrześcijaninem, i człowiekiem, który jest w stanie zaprezentować jakieś wartości sportowe czy obronne. Mamy dobry czas, no co więcej mówić, mam nadzieję, że niedługo będzie piąta edycja, będą kolejni ludzie i będzie się działo, no zapraszam. Będzie, nie to wiem. Tak więcej mówić, nie? Tak, bo jeszcze też nagrają, albo piszą. Nic nie mówisz, a co wszystko. Tadam!